Witam serdecznie raz jeszcze. Witam gorąco z gorącej czarnej Afryki. Jesteśmy teraz na pustyni. Idziemy tą pustynią z prędkością mniej więcej 60 km na godzinę. Przed chwilą się z pola Chopka. No i gnamy do celu wyprawy do Speldakar, do Dakaru. Gnamy bardzo szybko. Słyszałem o waszej inicjatywie, o tym pomyśle Światełko. Myślę, że ten kraj to jest dobre miejsce, żeby takie światło zapalić. Jest tu nieprawdopodobna wręcz bieda. Bieda, którą trudno sobie wręcz wyobrazić. I w tym momencie właśnie biorę zapalniczkę i zapalam to światło tutaj. Wyobrażam sobie, jak wy zapalacie w kraju i myślę, że światło tutaj, na tej pustyni, w biednym, bardzo biednym kraju, to dobry pomysł. Płonie. Jesteśmy z wami. Specjalnie dla Radiofon, specjalnie dla wszystkich częstochowian, którzy teraz to słuchają, pozdrawiam. Z trasy do Speldakar, Marcin Rumiński.